zadanie? No mama, co? Dasz pisać? Ja mi też daj? Weź mi też daj, no daj! Miłosz! Proszę, gościu! Tu masz! Tu masz! Wiecie, że nie wolno opuszczać terenu szkoły? Wiemy. Która klasa? Druga klasa. Numery? Dziękuję bardzo. Uwaga będzie wpisana za samowolne opuszczenie szkoły. O, choć raz jest czysto w tej łazience. No nie, no. Mogliby chociaż trochę czasem posprzątać. Nie zrobi. Brawo, Alex! Yes. Brawo, Julka! O tak, udało się! Jest! Bum! Brawo, Alex! Poprawa w poniedziałek. Jedynka, pała, no nie wierzę! Czemu? Nie! No nie, 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 nie! Dzień dobry, proszę pani, jak pani dzisiaj ładnie wygląda. A czy pamięta pani może, że mamy dzisiaj kartkóweczkę z kwasów? Dzień dobry, proszę pani, jak pani dzisiaj ładnie wygląda. Pamięta pani, że mamy dzisiaj kartkóweczkę z kwasów? To kto chce iść do tablicy? Ja! O, to ja, proszę pani. Karol. Co ja mówię, to nie. No ale jak ci nie wychodzi? No bo, zobacz, jeżeli odejmuję to od tego, no to mam niby tak samo jak ty, ale ty masz inny wynik niż ja, więc ja w ogóle nie ogarniam matmy. No pomóż mi. Ej, dobrze mam? Czyli tak. Julka, co ty robisz? Ja się bawię. Zostaw ten telefon i idziesz do tablicy. Dlaczego? Bo chcę zobaczyć, jak zrobić ten przykład. To nie zobaczysz. Julka, w tej chwili do tablicy. Nie śmiej się ze mnie. Dobra, ja pani pokażę. Ja pani pokażę. Normalnie. No, Julka, robisz sama. Nie robię sama. Robisz. A chcę jej pani pomóc? Nie, zrobisz to. No zaczynamy. Pomóżmy jej. Nie, 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 nie. No Karol, pomagamy. Nie, będzie beka z niej. No no ale czym? Ale to nasza koleżanka z klasy. No to problem ma, nie robimy. Nie, co ej, beka z niej trochę. Julka, mogłabyś tak trochę nam powiedzieć, co tutaj tworzysz? Liczę. O co chodzi? Okej, to... Ja nie okazję. Chcę to zmienić po prostu. Jestem umysłem ścisłym, muszę myśleć. Nikt to nie wątpi. Ja też nie. Dobra, jej to chyba nie wyjdzie. Nic wyjdzie. Jeden. Bartek! Jeden. Wygrałam, Jochu! A mówiłem, że będzie z niej beka. Dobrze, dobrze, tak trzymaj. Co się tak wyciągacie? Szybciej.
No dobra, a na co? A zobaczysz, to jest tajemnica. Okej. Jeszcze pójdziemy do takiej restauracji. Albo na kebaba cię zabiorę. Okej. Dobra. Okej. A pójdziemy gdzieś razem? Po co? No do kina na przykład. No mi się nie chce. Ale mi się chce. No jak widzimy się w szkole, to starczy chyba. No ale pójdźmy do kina. Nie. No proszę. Jesteśmy w szkole razem, no to wystarczy. Możemy iść do domu się pouczyć jeszcze. Będzie dobrze. Nie, nie, Julia, nie masz mundurka. Dlaczego? No bo to była ogólnie długa historia, bo my byliśmy na basenie i mi ten mundurek wpadł do basenu i był cały mokry, bo się po prostu nie da nosić. Ja będę góra, jak ja bym taki... No tak się nie da po prostu, no. I dlatego ubrałam ten sweter, żeby no, wyglądać jak człowiek, wie pani. No. Dobrze, ale to już ostatni raz. Julia, nie masz mundurka. Dlaczego? Co? Ale on przecież też nie ma mundurka, więc skoro on nie ma mundurka, dobra, to była długa historia, bo ja wszystko powiem i... Julia, ale jak nie masz mundurka, to znaczy, że cię tu nie ma. Ja cię muszę uwagę wpisać. Dobra, proszę pani. Jak są warunki wojny, czy coś jeszcze mam dopisać? Wydaje mi się, że masz wszystko na rozszerzenie więcej i więcej. No dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, Alex. Zostało jeszcze 5 minut przerwy, rozpakuj się spokojnie. Dobra, sprawdzę teraz obecność. Karol Adamczyk? Nie ma. Julia Wendt? Jestem. Aleksander Holz? Jestem. Jaki dobry! Zmiany! Zbiórka! Raz, dwa! No już proszę. To tak, kto z was nie ćwiczy? A dlaczego aż tyle osób? Macie zwolnienia? Jesteście chorzy? Czy kropeczki wszyscy? O, dziękuję. A co ci jest? Uczę się. To wszystkim muszę stawić niestety kropeczkę. Czy ktoś już ma wykorzystaną? No, to jedynka. Przykro mi. Zaczyna się nowy tydzień. Jestem taka wypoczęta. Jest poniedziałek. Jestem gotowa na każdą lekcję. Ułożyłam sobie po prostu plan na całe życie, na ten tydzień przynajmniej. I ogólnie jestem taka szczęśliwa. Jezu, znowu poniedziałek. Znowu te sprawdziany. Jeny, kto tu to postawił? Jeszcze chce mi się tak spać. No może bym się tak położył. Uważaj, jak chodzisz. Słuchajcie. Okej. Mam dla was niespodziankę. Załatwiłam wam wycieczkę na cały tydzień do Barcelony i Paryża w roku szkolnym. O tak, kochamy panią. Słuchajcie, okej, mam dla was niespodziankę. Załatwiłam wam wycieczkę do Muzeum Narodowego. Czy naprawdę pani się wydaje, że to nas cieszy? Czy naprawdę pani myśli, że my się z tego powodu cieszymy? W ogóle niech pani sobie jedzie na tą wycieczkę, niech w ogóle pani wyjdzie najlepiej stąd. Niech najlepiej pani opuści tą salę w ogóle. Ale ona jest na cały dzień. Świetnie. Porozmawiam z twoimi rodzicami i wpiszę ci spóźnienie. Nie, tylko tak. Nie, proszę pani. Bartek, to jest konsekwencja twojego spóźnienia. No, to jest tu nie ma tak. Uważnie, tak wyciesz oczy. A gdzież go to ma, co trzeba znowu? Ale dziś pięknie wyglądasz. O, dziękuję. Ja też jestem bardzo ładnie wyglądasz.
Bo nic nie nagrywają. Nie. Nie widzimy świata poza sobą, rozumiesz? Patrzymy na kujonkę XD. Nie, musimy, nie możemy widzieć świata poza sobą. Ale jak patrzycie na kujonkę XD, to w ten. Nie. To ja się nie śmieję, bo... Nie. Patrycja mnie wkurza. Nie. Patrycja, chcesz być moją dziewczyną? Chcesz być moją dziewczyną? Czy ty mnie kochasz? Patrycja! Hello darkness, my old friend. A ja coś, wiesz, tak wymyślę, coś tam krucjata, wiesz, on takie to mówił coś. O Jerozolimie ostatnio. I ostatnio gadałem, że zdobędziemy Jerozolimę razem. Met podstępu. Idź jej blać! With you again. Okej, to ty siądziesz koło Julii. No tej. No właśnie, Patrycji, no. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound.